Dzień dobry. Ja jestem pani Wieczorynka, a to jest kotka Laura. I dzisiaj zamiast opowiadać wam bajkę, chciałyśmy wam polecić jedną książeczkę, bo my bardzo lubimy czytać, a już najbardziej lubimy z Laurą czytać o kotach. I dzisiaj chcemy wam polecić książkę, co potrafią koty, której autorem jest Abner Grabow i wydała wydawnictwa Kropka. I my z Laurą z wielką ciekawością czytałyśmy, ponieważ z tej książki można się dowiedzieć między innymi, co koty potrafią. I na przykład, że w przeciwieństwie do dzieci, koty potrafią na przykład chłoptać mleczko, chociaż moi synowie też potrafią chłoptać mleczko, i potrafią używać języka jako grzebienia. Ale jest wiele rzeczy, których koty nie potrafią, mianowicie śpiewać dzieciom kołysanek, ale także nie potrafią złazić z drzew. Jak również, według tej książeczki, nigdy nie chodzą w kaloszach, chociaż Laura powiedziała mi, że strasznie by chciała chodzić w kaloszach, gdyby tylko był jej rozmiar. Książeczka jest bardzo pięknie ilustrowana, zobaczcie. I jest tu bardzo wiele ważnych kocich pytań, między innymi, czy koty przechowują swoje futerko zimą w naftalinie, jak również, czy kocie futerko zapina się na suwak. Te ważne, życiowe pytania nie mogą pozostać bez odpowiedzi. No i mam z Laurą się ta książka strasznie podoba. Polecamy ją dla wszystkich przedszkolaków, które lubią koty. I od czasu do czasu, jeśli pozwolicie, będziemy wam różne nasze kocie lektury podsuwać. Ja jestem pani Wieczorynko. To jest kotka Laura, a to jest książka Co potrafią koty? Wydawnictwa Kropka, którą wam polecamy. Do zobaczenia!